Po raz 20 w suwałkach odbędą się dni kawaleryjskie. 21 i 22 sierpnia w mieście królować będą mistrzowie siodła i ich konie. Widowiskowe pokazy rozpoczną się w sobotę tuż po południu. Nad zalewem Arkadia o 12 nastąpi uroczyste otwarcie jubileuszowego 20 pikniku kawaleryjskiego. Kwadrans później rozpoczną się pokazy: na początek próby dzielności konia, później pokazy kawaleryjskie. O 14.30 konne oddziały ruszą przez ulice miasta. Na 15.30 zaplanowano uroczystość, na którą czekało wielu mieszkańców miasta i sympatyków kawaleryjskich tradycji. Po kilkudziesięciu latach na cokół stojący przy bramie wjazdowej na teren byłej jednostki wojskowej przy ulicy generała Pułaskiego wróci zaginiony pomnik generała Józefa Dwernickiego. Wcześniej na bramie dawnej jednostki na powrót zasiadły dwa piękne orły. Teraz to historyczne miejsce znowu nabierze historycznego charakteru. Po odsunięciu pomnika i zakończeniu przemarszów kawaleryjskich, grupy rekonstrukcyjne i formacje w barwach różnych pułków kawaleryjskich udadzą się na uroczysty raut dwudziestolecia. Kolejny dzień pikniku tradycyjnie rozpocznie msza święta na terenie stadniny Artura Płyńskiego, który kontynuuje tradycję swego ojca. Po godzinie 10.00 kawaleria przemaszoruje konno na plac między ulicami Świerkową i Nowomiejską, gdzie rozegrane zostaną konkursy władania szablą, lancą, ale też zaplanowany konkurs dla publiczności. Wśród propozycji także pokazy i konkursy w skokach przez przeszkody. Szczególnie atrakcyjnie zapowiada się pokaz sprawności i sprzętu II Batalionu Czołgów I Warszawskiej Brygady. Tradycyjnie podczas pikniku kawaleryjskiego nie może zabraknąć pokazu historycznego. Tym razem obejrzymy epizod z roku 1920. Jak zawsze, będzie to weekend z prawdziwie ułańską fantazją.